Siemanko mordeczki, ja jestem Meduza, wkręcę mamę Klaudii. Powiem, że jestem Klaudii nowym chłopakiem i chcę się umówić z całą rodzinką na wspólny obiad. Ale wiesz, że ona cię rozpozna po głosie? Nie, nie rozpozna. Nie, będzie słychać. Cicho, nie podjudzaj. Dobra. Ej, ja się wstydzę. Przestań się, dzień dobry. Dzień dobry. Nie przeszkadzam pani? Ma pani chwilkę? Z nowym chłopakiem Klaudii. Ma pani chwilkę porozmawiać, czy tak średnio? Słabo panią słyszę bardzo. Wiesz co, poczekaj, ja wyjdę na chwilę, dobra? Dobra. No, słuchajcie, no. Bo nie będzie się tam. Pijemy właśnie sobie herbatkę i chciałem się umówić na wspólny obiad. Taki rodzinny. Chyba na live jesteśmy, tak? Nie. Ja w ogóle nie mam nic do czynienia z YouTube'em i tak troszkę mnie przeraża to, co Klaudia w internecie robi. A ja nie wiem, czy nie mam do czynienia z panem Meduzą, co? Z Meduzą nie. Ale nie lubię tego gościa, bo bardzo się do Klaudii przystawia. A mogę z Klaudią porozmawiać? Nie. Dlatego nie mogę. Bo teraz pani ze mną rozmawia. Nie może nam się Klaudia wtrącać w rozmowę. Także kiedy mógłbym zawitać do państwa na wspólny obiad, wie pani, poznać się? Jak będzie Klaudia miała 20 lat. Nie, bo Klaudia powiedziała, że pierwszego buziaka da mi dopiero wtedy, jak poznam jej rodziców. Jestem w pracy, chcę za długo rozmawiać, wiesz? No dobra, to zadzwonię wieczorkiem. Ode mnie. Mhm. Dobra, ze mną, rozumiem. No nie bardzo, ona jest za młoda, nie? Chociaż no. Ale ja mam. Proszę, a ile ja mam lat, jak pani myśli? Tak po głosie pani oceni. Z tego co się orientuję, to pewnie 19. No no to 3 lata różnicy to nie jest za dużo chyba, nie? A jednak przydałam, co? Słucham? Jednak trafiłam, tak? No tak, 19 lat. No to nie jest 3 lata różnicy, to nie jest dużo, nie? Nie, albo rozmawiamy wszyscy razem, albo wcale. Jak rodzina, to rodzina. No ja szukam żony, Klaudia szuka męża z tego, co mi mówiła. No dobra, dobra, Meduza, naprawdę w tym pracy nie mogę rozmawiać, wiesz? Pogadamy kiedy indziej, dobra, dobra. To zadzwonię kiedy indziej, mamusiu, do widzenia. Pa, pa. Ja też się stresuję tak. Zobaczymy, co to jest. Mama dzwoni. Ale pani, kurczę, jest niesłowna. Mówi pani, że jest pani w pracy i nie może pani rozmawiać, a dzwoni pani do Klaudii. To mi się nie podoba, że mama mnie tak oszukuje. Aj, Meduza, masz specyficzny głos. Przyjemny, ale specyficzny. Ja cały przyjemny jestem, także muszę odwiedzić was kiedyś. Dobra, dobra, to zapraszamy na obiad, nie ma problemu. Dobra. Rozłączyłam, bo ona jest w pracy, jak na ochronie pracuje. I zawsze jak gdzieś idzie, to... To ja może nie przyjeżdżam jako na ochroniarka taka? W końcu ktoś równy tobie! No. Gdzie ty... Nie, to mamucha podejdzie. Puh, placha. Nie ma w pracy, to pewnie by się powygłupiała i wszystko, no jest w tej pracy. Dobra, także kończymy. Siema!